kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym przetestujemy sobie nowości od marki Lamel, a w tym kolekcję Hope, która zapowiada się bardzo, ale to bardzo kolorowo. I mamy tutaj takie produkty jak na przykład palety cieni do oczu, ale też palety linerów, które mają boskie kolory, jestem ich mega ciekawa. Mamy także również farbki do makijażu, które będę oczywiście testować. Produkty kremowe, które mają nam się zamieniać w pudrowe, bardzo mnie to zainteresowało. Oraz wiele, wiele innych produktów, także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie, rozpoczynajmy. Dzisiaj nastawiam się na bardzo kolorowy makijaż i szczerze mówiąc nie mogę się go doczekać, biorąc pod uwagę dwa filmiki, które ostatnio wypuściłam o pielęgnacji. Enough is enough, wjeżdżamy w kolorówkę. I słuchajcie, na samym początku chciałabym zadbać o moje usta, które są trochę spierzchnięte po mojej sardyńskiej przygodzie, którą ostatnio przeżywałam przez tydzień. Także weźmiemy sobie na pierwszy ogień takiego oto gagatka, a mianowicie jest to olejek do ust z kolekcji Hope, który w ogóle był dostępny w dwóch odcieniach. Ja mam go w odcieniu 402 Liberty, czyli takim fioletowym, a dostępny był jeszcze taki piękny różowy odcień. Ja stwierdziłam, że wjeżdżam w fiolet, jakoś czuję wrzosy, czuję jesień, także chciałam go poczuć na moich ustach. Słuchajcie, ten produkt kosztuje, z tego co pamiętam, 18,99, zaraz jeszcze to potwierdzę. Tak, 18,99 i zobaczmy, jak będzie pachniał, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważne. Pachnie? Jakiś tropikalny vibe, ale zobaczcie, tutaj zauważam, że on też jest taki trochę ciągnący się. Dobra. Czuję jakieś tutti frutti tutaj. Nie wiem, czy to prawda, czy tylko mi tak wydaje, ale coś takiego tutaj czuję i... Słuchajcie, on jest taki bardzo bogaty. Ma taką konsystencję bardzo zbitą i tworzy taką naprawdę dużą zasłonę na moich ustach i sprawia, że czuję ukojenie moich spierzchniętych ust. Na razie oceniam go bardzo dobrze i właśnie wydaje mi się, że przez to taką swoją grubość jakby w konsystencji może długo zostawać na ustach. Nie klei się. O, może... Może minimalnie, jak teraz robię, ale ogólnie nie czuję tego jakoś na ustach. Czuję, że on jest jakby tak fajnie zadbany. Także na razie na propsie. Oczywiście będę go jeszcze potem stosować z jakąś konturówką na sam koniec, ale na razie niech tutaj porobi to, co ma porobić na moich ustach. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o ten fiolet, no to ani widu, ani słychu po nim. Według mnie to jest po prostu przezroczysty błyszczyk. Chyba, że on... Widzicie? Coś takiego, żeby on dawał? Gdzieś kolor? Chyba nie daje. Dobra, zaraz jak go dojrzę ewentualnie, to po prostu Was o tym powiadomię. Przechodzimy w takim razie do paletki Hope. I tutaj cała ta kolekcja, mam wrażenie, że ma taki właśnie żółto-niebieski vibe. Tak samo jeżeli chodzi o te farbki, które były dostępne w tej kolekcji. Chociaż to nie jest tak, że ja sobie wybrałam żółtą i niebieską, tylko po prostu tylko i wyłącznie takie były dostępne, jeżeli chodzi o kolorystykę. Także jakby poszłam w to. Nie ma co wybrzydzać, bo jakby mi pasowało świetnie paznokcie do tego. Już się cieszę. Natomiast wracajmy do paletki Hope. A, dobra, słuchajcie, wszystko jasne. To jest napisane We Stand With Ukraine. Także to jest ukłon dla Ukrainy, stąd właśnie flaga. Jezu, czemu ja tego nie skojarzyłam od razu? Nie wiem. Ale zatopmy się w takim razie w tę paletkę w środku i zobaczmy, jak ona wygląda. Mamy tutaj, słuchajcie, zarówno maty, jak i błyski. I kolorystyka jest bardzo, ale to bardzo zróżnicowana, ale bardzo mi się podoba tak na pierwszy rzut oka. I sprawdźmy tylko jeszcze, ile kosztuje. Paletka kosztuje 74,99 i słuchajcie, liczyłam, ma w sobie 12 cieni. Chciałabym tutaj troszkę zamoczyć moje paluchy w niej i zobaczyć, z czym tutaj Lamel do nas wyszło. Jeżeli chodzi o to odcienie, czekajcie, teraz wjeżdżam w jakiś taki błysk. Wygląda trochę jak mokry produkt, bardzo mi się to podoba. Jeszcze weźmy sobie tutaj. O Jezu! Słuchajcie, ale one są tak fajnie drobno zmielone. Mam nadzieję, że nie będą obciążały powieki. Zaraz się oczywiście okaże. Dobra, jeszcze zobacz, jak ten żółty tutaj wygląda. Wydaje mi się, że zapytać to ciekawie. Także słuchajcie, zróbmy swatche. Tak wyglądają swatche i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba to zestawienie kolorystyczne, bo jest takie bardzo zróżnicowane i dobrze zapowiadają się naprawdę te błyski, które wydaje mi się, że są naprawdę tak drobno zmielone i mają ładny błysk, który nie jest oczywiście taki jakiś rażący po oczach, ale jest naprawdę okej i po prostu wydają się te kolory jakby ciekawe. Jestem bardzo ciekawa, co wyjdzie mi z tego całego makijażu, ale jestem naprawdę dobrze nastawiona. Zobaczmy jeszcze teraz, jak te farbki będą się prezentowały na swatchach. I rzeczywiście, no te kolory flagi ukraińskiej już mi dużo wyjaśniły, już wiem w sumie, czemu ta kolekcja się nazywa Hope. Tak, dobra. W tym momencie... no zobaczcie. To jest produkcik,
który jest bardzo wszechstronny, ponieważ on może służyć jako baza pod cienie, może służyć jako liner, może służyć jako w ogóle farbka do twarzy. Tu jest jeszcze powiedziane, że może służyć jako pomadka. No okej, no rozumiem, na jakieś imprezki takie tematyczno halloweenowo-karnawałowe jak najbardziej. Na co dzień myślę, że mniej dla większości osób. Aczkolwiek jeżeli lubicie mieć żółte albo granatowe usta na co dzień, oczywiście no judgment, szanuję to w 100%. Każdy robi ze sobą co chce. Tak, słuchajcie, ja będę chciała chyba użyć ich jako bazę pod cienie. Wydaje mi się, że to mogą fajnie wyglądać. I tak, jeżeli chodzi o wykończenie tego produktu, to on ma być matowy w wykończeniu i kosztuje taka farbka 23,99. Dobra, słuchajcie, w takim razie nałożę oczywiście jako bazę pod tej zabawy z tym wszystkim, co dzisiaj przygotowałam, mój ukochany korektor z Too Faced Born This Way, no i testujemy. Zaczynam zatem z mini porcyjką tego niebieskiego, który będę nakładała tutaj w sam zewnętrzny kącik. Chcę też zobaczyć, słuchajcie, jak ten produkt się będzie blendował. Czy to będzie bułka z masłem, czy to będzie suchar, który można wybić okno. Zaraz się okaże. I z tego, co widzę, to na razie jest bardzo przyjemnie. Teraz, o, najważniejsze jest, jak tu będzie też się blendowało to wszystko przy krawędziach. I tu zmienię troszeczkę pędzelek, żeby jeszcze bardziej rozmiękczyć te krawędzie. I słuchajcie, wydaje mi się, że naprawdę wygląda to bardzo przyjemnie. Mhm. Tutaj oczywiście jakby wytraca się ten pigment i on nie jest już taki intensywny, jak właśnie o tutaj w tym miejscu, gdzie chciałam go najbardziej skoncentrować, ale oczywiście ja tu wrócę jeszcze z kawałeczkiem tej farbki i nabuduję trochę ten kolor. Słuchajcie, swoją drogą, Jezu, jestem tak pogryziona przez komary. Ja czegoś takiego, jak na tej Sardynii, ja nie przeżyłam. Ja jakby zazwyczaj nie jestem jakaś taka wyczulona, jeżeli chodzi o komary, w sensie nie pryskam się zazwyczaj, jakoś tak, nie wiem, one mnie nie żrą za bardzo, żrą mnie kleszcze niestety, ale już taką mam krew, że kleszcze mi lubią, a komary nie za bardzo, a na tej Sardynii, słuchajcie, no ja mam wrażenie, że ja w życiu chyba nie byłam tak pogryziona i te ugryzienia, co jest najlepsze, trzymają się tydzień. To nie jest takie hop-siup. Ja byłam ugryziona tutaj jakieś 4 dni temu. Także niestety jeszcze troszkę muszę poczekać, aż to zejdzie. I tak, zobaczcie. Tutaj, jeżeli chodzi o rozkładanie się tego produktu, jest moim zdaniem bardzo spoko. Ładnie się wyblendował. No i teraz ciekawe, jak będzie przyjmował inne produkty. Przechodzę zatem do paletki i uderzam w ten taki najbardziej granatowy cień, który w ogóle wydaje się taki bardziej chabrowy jakby, jak go nakładam na powiekę. I podoba mi się właśnie ten taki chabrowy vibe. Też słuchajcie, bardzo dobrze ten cień się klei. Także to jest taka solidna podstawa, z tego co widzę, pod makijaż. I będę chciała jeszcze blendować ten oto cień, tym takim jaśniejszym, niebieskim. I zobaczymy, co z tego, słuchajcie, wyjdzie, ale na razie podoba mi się, jak się klei. Oczywiście podłubałam jeszcze sobie po swojemu i naprawdę, słuchajcie, dobrze to wygląda. Jest taki mega jakby równomierny ten odcień i moczę w takim razie pędzel w tym pięknym niebieskim. I tu będę troszeczkę starała się jeszcze wyblendować ten niebieski dalej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy one się będą ładnie łączyły? Już widzę, że będę musiała dołożyć ten taki pierwszy niebieski, który nakładałam na samym początku. Bo on tak jakby, no nie jest aż tak prosty w obsłudze na samym początku. Widzę, że nie chcą się od razu z sobą łączyć, ale wydaje mi się, że nie będzie większego problemu, żeby to zrobić za chwilkę, zaraz się okaże. Tak jak myślałam, zobaczcie, pięknie się połączyło i naprawdę te przejścia są w tym momencie boskie. Dobra, podoba mi się. Teraz w takim razie chciałabym zanurzyć się w ten taki przepiękny, brzoskwinkowy odcień i tym produktem będę starała się troszeczkę sobie tutaj zrobić kolor, tak żeby był taki fajny kontraście pomiędzy nimi. I zobaczcie w ogóle, jaki on jest napigmentowany. Ja w ogóle tak tylko kapuszkę biorę i blenduję ten odcień tutaj. I słuchajcie, on jest mega intensywny w ogóle. Ja nie chcę też, żeby on był jakiś turbo intensywny, ale chciałabym jeszcze tutaj właśnie dorobić kolejny taki odcień, żeby tutaj te kontrasty były większe. I słuchajcie, zobaczcie, jak on się pięknie buduje. Dobra, na razie podoba mi się to. Teraz jeszcze trzeba dodać błyski. No i zobaczcie, jak będą wyglądały. I przez to, że ten odcień ma takie troszeczkę w sobie niebieskawe drobiny, to nałożę go o tutaj. Tak, żeby połączyć go
z tym wspaniałym chabrowym odcieniem. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że tak, zobaczcie, ja kleję te produkty, znaczy produkty, te błyski Best NYX Glitter Primera i one naprawdę ładnie się przykleiły. Tutaj tak jakby nie mogę się do niczego przyczepić. To jest ładny błysk, taki bardzo drobinowy. Podoba mi się. Naprawdę jest bardzo ładny. Teraz zanurzę, słuchajcie, moje łapska w tym oto odcieniu, bo on z kolei tak jakby troszeczkę tak się... Czekajcie, to jest ten czy ten, który ja chcę? Dobra, ja chcę ten. Tak, czyli to będzie jednak ten odcień. Ten nałożę z kolei na połączenie tych dwóch błysków. On ma w sobie troszkę taki zielony właśnie vibes, więc wydaje mi się, że tutaj idealnie się wpasuje pod ten niebieski. I tak samo, bardzo ładne wykończenie cienia, w ogóle nie obciążające powieki. Także, słuchajcie, wygląda to super i chciałabym teraz, tylko i wyłącznie, zakończyć jeszcze tą całą moją zabawę tym oto brzoskwinkiem, który z kolei, daje boski efekt, przynajmniej na palcu, ale widzę, że tutaj tak samo i chcę w nim tutaj wjechać w sam koniuszek, w sam kącik, żeby tutaj stworzyć taką idealną taflę. Dobrze to wyszło. Po drugiej stronie z kolei chciałam sprawdzić, jak te cienie będą się zachowywały bez bazy, te takie mocniejsze. I wjadę najpierw w ten przepiękny, fiolecik, który słuchajcie, no prezentuje się cudownie, przynajmniej na słoczyku. Jestem właśnie bardzo ciekawa, czy on też będzie w stanie dać mi taki bardzo intensywny efekt tutaj w kąciku bez bazy. Ale z tego co widzę, to zachowuje się bardzo przyjemnie póki co. Jest naprawdę intensywny. Zaraz zobaczymy, jak będzie z blendowaniem, ale mam naprawdę póki co dobre, dobre przeczucia. Zobaczcie, jaki jest intensywny. Szczerze? Ideał. Dobra, jestem zadowolona w tym momencie. I chyba chciałabym rozblendować ten odcień właśnie tym takim brzoskwiniowym, który nałożyłam z kolei na drugą stronę. Wydaje mi się, że on się idealnie wpasuje. Weźmy zatem tę brzoskwinkę i blendujemy. Blendujemy situation. No po tej stronie jakby takie cienie, kolory są troszeczkę prostsze niż takie niebieskie, bo tutaj naprawdę można sobie zrobić kuku, jeżeli coś z tymi cieniami jest nie tak. Tutaj tak jakby ta sytuacja jest trochę łatwiejsza, ale zobaczcie, jak one się pięknie rozcierają i blendują. No jestem szczerze mówiąc w szoku tego, jak dobrze mi idzie i jak łatwo to się dzieje. Także na razie naprawdę... No naprawdę, sztosiwo. Zaraz oczywiście dołożę jeszcze tego fioletowego, żeby to się jeszcze ładnie wyblendowało. No ale zobaczcie, to był dosłownie moment. I super pigmentacja, i super właściwości blendowania, także naprawdę bardzo dobrze to wygląda. I słuchajcie, w tym oku będę z kolei chciała użyć tej żółtej, żółtej farbki i nałożyć ją w wewnętrznym kąciku, żeby zobaczyć, jak to się wyblenduje i czy mnie usatysfakcjonuje taka sytuacja. Słuchajcie, biorę w takim razie troszeczkę tej farbki i jedziemy. O, zobaczcie, ona nie jest już taka intensywna, widzicie? Jak ten niebieski. No i zaraz zobaczymy, co z tego powstanie. Chyba może jeszcze jej troszeczkę dołożyć. No bo chcę tutaj troszeczkę więcej intensywności. Dobra, teraz już tak jakby nie rozcieram aż tak tego produktu i tak jakby no widać to, że ten żółty gdzieś tutaj jest, ale mógłby być według mnie troszkę bardziej intensywny. Przynajmniej tak, nie wiem, jakoś ten niebieski mi zrobił takie wielkie nadzieje i myślałam, że to będzie taki efekt wow. W ogóle wiecie co, zastanawiam się, czy te farbki, przynajmniej ta żółta powinna być nakładana na korektor, bo mi się wydaje, że ona troszkę z nim trochę reaguje i tu mogłoby to troszkę lepiej wyglądać. Chociaż nie, no dobra, słuchajcie, to jest jakby taka fajna, fajna podstawa pod te cienie, także dobra, może nie będę jednak aż tak narzekać. I tutaj, słuchajcie, chciałabym z kolei użyć tego cienia pięknego fioletowego i nałożyć go tutaj na połączenie tego matu ze środkową częścią mojego oka. I tutaj... Chyba pierwszy raz muszę powiedzieć, że trochę mi brakuje błysku, szczerze mówiąc, bo tak jakby troszeczkę ten odcień jest akurat płaski, ale czekajcie, może będę w stanie go tutaj jeszcze troszkę podrasować tym obok odcieniem, który zaraz zobaczymy jak... O, no dobra, tutaj się już zrobiło ciekawiej.
Tak, tamten był troszkę płaski, ale ten moim zdaniem ratuje sytuację i zdecydowanie już tutaj wygląda to lepiej. Teraz oczywiście jeszcze to dosmaczę jakoś po swojemu. I słuchajcie, chciałabym bardzo, ale to bardzo, z kolei zanurzyć się w tym. Jakoś ten zielony od razu krzyczał do mnie, o tak. I nakładam go w tym oto miejscu. Dobra. Jakby już się nie dziwię, czy on do mnie krzyczał, bo po prostu jest piękny. I chcę jakoś tutaj go połączyć z tym fioletkiem. Już mam za długi paznokieć, dopiero co byłam na mani, także jakby muszę chyba przemyśleć swoje zachowanie w ostatnim czasie, ale zobaczcie, jaki z kolei ten jest intensywny. Jaki jest ładny, taki mega, moim zdaniem, hipnotyzujący. Wiecie co? Aż chyba zrobię tak, że przeciągnę go do samego już kącika oka. Biorę pędzelek i tutaj go wsmarowywuję. Dobra, to mi się podoba. Naprawdę mi się podoba. Połączę jeszcze troszeczkę te odcienie tym takim pośrednim fioletem. Dobra, teraz widzę już naprawdę duży potencjał. I wiecie co? Nie powstrzymam się i tak jakby troszeczkę podbiję tę zieleń tym takim żółtym, który tu się znajduje. Ponieważ chciałabym tutaj jeszcze troszeczkę z niego wycisnąć. Zaraz zobaczymy, czy to będzie do zrobienia. Troszeczkę. Zobaczcie, jest minimalnie inny odcień, a już to się troszeczkę zaczyna więcej dziać. I teraz będę chciała nałożyć już w samym kąciku ten taki złotawy błysk, który tutaj wydaje mi się, że przepięknie podbije to wszystko, co zrobiłam wcześniej. Dokładnie jest tak, jak sobie założyłam, także świetnie to zaplanowałam. Rewelacja. Przechodzimy teraz do linerów i słuchajcie, jestem ich mega ciekawa i co dziwne, tak jakby mamy te zwykłe takie cztery kolory, jakby, które jakby są takimi kolorami oczywistymi, ale w tym białym mamy też jakby, widzicie? Właśnie dokładnie o to mi chodziło, że tak jakby on niby jest biały, ale z drugiej strony ma w sobie takie niebieskie drobiny i trochę tak nie wiadomo, co tam wyjdzie. One kosztują 56,99 i są aktywowane wodą i słuchajcie, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zobaczyła, jak będzie wyglądał ten jasny kolor, także moczę mój pędzelek. Słuchajcie, mi się wydaje, że tutaj będzie wychodził taki troszeczkę jakby biało-niebieski odcień. On niby tu się wydaje biały, ale z drugiej strony ma totalnie jakby w sobie taki błękitny vibe. No bardzo ciekawe. Jestem ciekawa, czemu to po prostu nie było, jakby ten kolor po prostu nie był biały. Żeby Manchisa i Wy się zastanawiali, no. Tak to już jest. Ale wiecie co? Ja na razie nie będę wchodziła w te białe vibesy. Po prostu chciałam zobaczyć, jak on będzie wyglądał. Byłam ciekawa, czy to będzie właśnie jakiś taki baby blue, czy co w tym stylu, coś w tym stylu. Ale tutaj zacznę chyba od tego fioletowego, którym zrobię sobie kreskę na tym oku. No i słuchajcie, jestem też mega ciekawa, jak to wszystko wyjdzie, jaka to będzie intensywność w ogóle swoją drogą. Robię to wszystko w nakręcę od wody, którą właśnie piję, także nie wiem, jak ja to potem zakręcę, będę piła farbę. Dobra, trudno. I jolo, raz się żyje. I niebieski, fioletowy wygląda w następujący sposób. Z tego co widzę, tej wody trochę trzeba użyć, żeby go zaktywować, szczerze mówiąc. Ale dobra, teraz sobie z tym wszystkim poradzimy. W takim razie tutaj wszystko macam razem i zobaczmy, co tu się wydarzy? Dobra, widzę już ten fiolet. Dobra, więcej wody. More water. More water. I tu... No dobrze, zaczyna być intensywnie. I na razie wygląda bardzo dobrze. Jezu, jak aż mnie odjęło. Jak te linery okażą się być trwałe, no to słuchajcie, to będzie hit. Ja kocham takie paletki, które właśnie dają taką możliwość, żeby troszeczkę zaszaleć w tym makijażu. Jeżeli to jest jeszcze dobra jakość, no to... To czego chcieć więcej? Dobra, zobaczmy teraz tutaj, jak będzie wyglądał wing. Ale zobaczcie, jaki on jest intensywny, ten liner. Wow. Słuchajcie, rewelacja. No rewelacja. Pigmentacja tego linera to jest złoto.
W sensie, jak on się okaże jeszcze być trwały, no to mamy taką perełkę, że jakby nie mam pytań. Naprawdę jestem w szoku tego, jak łatwo mi poszła praca z tym produktem. Wygląda po prostu pięknie. Tutaj czuję, że dodanie po prostu niebieskiej kreski jest too easy, dlatego będę chciała zobaczyć, jak u mnie będzie wyglądał ten żółty odcień. I wiecie w ogóle, co jest super swoją drogą, tak jak jeszcze kończyłam tutaj tę kreskę, że tak naprawdę jeżeli się pomylicie, albo nie, chcecie troszkę bardziej wyciągnąć ten produkt do góry, w sensie kreskę, to po prostu moczycie pędzelek w wodzie i to jakby to, co już zrobiliście, właśnie wam się pięknie rozściera. Naprawdę dobry produkt. Także czekajcie, jeszcze tutaj muszę go zaktywować tak jak chcę, no i oby ta żółta kreska była tak samo intensywna, to będę w raju. Dobra, czuję, że jeszcze trochę potrzebuję. Dobra, okej, teraz widzę już potencjał i widać oczywiście ten żółty, ale to jest tylko taki mały akcencik. No, umówmy się, że tak jakby ten żółty też nie ma zbyt prosto, no bo jednak mamy troszkę ciemniejsze tutaj odcienie, ale walczy dzielnie, także jeszcze tutaj troszkę go bardziej wzmocnię. No dobra, no to już elegancko, zaczyna być go widać, a słuchajcie, na takiej zwykłej powiece, czy zwykłej powiece, powiece, która nie ma nic na sobie, no to on naprawdę będzie widoczny, także dobra. Żółty też wydaje mi się, że naprawdę fajnie tutaj przyszedł ten challenge. No i teraz trzeba tutaj jakoś to wykończyć. Tylko którym kolorem? Tutaj wjadę chyba w ten niebieski. Czuję, że on tutaj tak jakby będzie najlepiej pasował. Ewentualnie coś jeszcze dodam od siebie, zobaczymy. I teraz zobaczmy, jak ten niebieski da tutaj radę. On jest taki trochę bardziej morski jakby póki co. Zobaczymy, czy taki sam zostanie. Tak. Morski. Morskiej. I tylko pytanie, czy to będzie widać tę kreskę. Słuchajcie, wiecie co? Nawet nie wiem, czy ja będę tę kreskę wyciągać. Nawet tutaj, umówmy się, mam troszeczkę intensywną sytuację, jeżeli chodzi o cienie. Także może jej tu nie być widać, ale dobra, podejmiemy próbę. A dobra, widać. Wszystko widać. No i właśnie o to mi chodzi. Zobaczcie, jakie to jest intensywne. To powstaje w sekundeczkę. Ale się jaram. Słuchajcie, jeżeli naprawdę lubicie kolorowe linery, nie ma się nad czym zastanawiać. Jeszcze stwierdziłam, że wezmę troszkę tego niebieskiego. Nie niebieskiego, tylko fioletowego i położę go tutaj na to przejście. Pomiędzy żółtym a niebieskim. Tak, żeby one się tutaj jakoś tak fajniej połączyły. Nie było tego harsh przejścia. Wyszedł mi zielony, trudno. Jolo. Osób jest praktycznie żaden. Może minimalnie coś widzę z błysków, ale no raczej nie, szczerze mówiąc. I no, przechodzę w takim razie teraz do makijażu twarzy. Zaraz wracam jeszcze z produktami, które są kremowe. Nie mogę się ich doczekać. Swoją drogą jakby wolałam chyba nie zakręcać mojej wody. Jako że, no wyszedł mi bardzo ciekawy kolor w tej zakrętce. Jestem ready na kolejne produkty. I słuchajcie, tutaj pojawiły się takie oto gagatki. A mianowicie, zobaczcie w ogóle swoją drogą, jak pięknie wyglądają te opakowania. I tak jakby patrząc od mojej perspektywy, trochę nie wiadomo, jaki tu jest kolor, a tylko i wyłącznie za pomocą jakby tego gradientu, który jest na samym już opakowaniu. W środku te róże wyglądają zupełnie inaczej, bo to są róże kremowe, które słuchajcie, one są opisane jako cream to powder, czyli tak jakby nakładamy je na twarz za pomocą albo pędzelka, albo gąbeczki, albo opuszków palców i one mają u nas zastygać na skórze. I słuchajcie, już wam mówię, ile one kosztują. Kosztują 28, tak? 28,99. I tak, tu jest napisane, że one mają dawać naturalny efekt, ale po otwarciu można się zastanawiać, czy rzeczywiście tak będzie. I słuchajcie, najpierw weźmy sobie 401 Cherry Blossom odcień, który prezentuje się w następujący sposób. Zobaczcie, no to jest naprawdę taka konkretna żaruwa. Także tutaj jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ten naturalny wygląd, no to zaraz się okaże. Natomiast 402 Ripe Apricot, nie wiem, znaczy ripe, szczerze mówiąc, wygląda tak. Czyli mamy tutaj naprawdę takie dwa solidne, bym powiedziała, neonki. Ten jest ewidentnie takim, no, bardzo cukierkowo-różowym odcieniem, a ten jest takim pięknym, koralowym odcieniem. Czekajcie, który będzie mi gdzie bardziej pasował? Dobra, tak zrobimy w takim razie. I najpierw chciałabym je zeswatchować. Ale one mają dziwną konsystencję, bo one są niby kremowe, ale one są takie
kurczę, takie pudrowo-kremowe, nigdy nie miałam jeszcze okazji obcować z takim produktem. Przysięgam, jakby jest zupełnie tak inny niż wszystkie, których do tego momentu, jakby które do tego momentu testowałam i słuchajcie, totalnie, to jest właśnie taka konsystencja, jak było napisane cream to powder, bo w tym momencie ten produkt już jest pudrowy, a zaczyna jako kremowy. My oh my. Biorę w takim razie moją gąbeczkę, która ewidentnie służy do testowania nowych róży, ponieważ już nie jestem w stanie tego różowego odcienia z niej wyciągnąć. I zacznijmy w takim razie od tego produktu. Słuchajcie, ale jestem excited. Dobra, nakładam go bardzo mało póki co. Ponieważ jak widzicie, no... kolor jest konkretny, ale zobaczcie, nałożony w takiej małej jakby ilości wcale jakoś moim zdaniem nie jest przytłaczający, jeżeli chodzi o ten swój kolor. I naprawdę ładnie rozłożył się na policzku. Zobaczcie, tak jakby to wykończenie jest cały czas jakieś takie troszkę świetliste. Jezus Maria, nie mogę tego ugryzienia, Boże! Krwiożercze komary z Sardynii. No, kto by pomyślał, no? Myślałam, że tylko komary są w Polsce. Jak się okazuje, w Polsce to są w ogóle małe piwo. Trzeba docenić nasz kraj jednak, słuchajcie. Ale powracając, no bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę jakby effortless. Bardzo ładnie w ogóle rozłożył się ten produkt. Słuchajcie, jestem naprawdę w takim bardzo pozytywnym szoku. Także tak wygląda jedna strona. I teraz sprawdźmy, jak będzie wyglądała druga strona. Z kolei z tym pięknym, koralowym wariatem. Robimy w takim razie to samo. I sprawdźmy, co tu się wydarzy. No dobra. Koral jest mocny. Miś koralgol. Koralgol to właśnie ja, miś, co zawsze śpiewać chciał. Bardzo, bardzo kochał śpiew. Pamiętacie taką bajkę? Tylko ja ją pamiętam. Ja pamiętam i kocham śpiewać tak jak miś koralgol. Słuchajcie. No ładne są te róże. Naprawdę są ładne. I ta konsystencja to jest coś niesamowitego. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze nie mieliście jakby okazji z czymś takim obcować, to bardzo Was serdecznie zapraszam. Zachęcam. No bo to jest zupełnie coś innego. Naprawdę. I tak jakby osoby, które też jakby lubią to takie jakby róż w kremie, który nie ma przesadnego rozświetlenia, to jest coś dla Was. No bo zobaczcie, tutaj tak jakby... no nie ma tego rozświetlenia aż takiego. To jest taka semi-matowa konsystencja, która ma w sobie lekki glow, ale tutaj nic nie jest przesadzone. Dobra, jeszcze trochę na nos go nawalę, chociaż dobra, może daj mi jeszcze coś pudrowego, bo już się przypudrowałam. Ale naprawdę jestem w bardzo pozytywnym szoku. I jak się okazuje, w ofercie znalazł się również rozświetlacz tej samej cenie, czyli 28,99, który również tutaj jest bardzo niepozorny, ale... Słuchajcie, tutaj wygląda bardzo interesująco i ma taki bardzo uniwersalny odcień. To jest akurat, on jest opisany jako 401 Sunrise, ale tak jakby jest tylko jeden do wyboru, także... Zobaczmy, co tu będzie nas czekało. Jas! No dobra, tu jest konkret, szczerze mówiąc, i nie wiem czemu, ale czuję, że chcę go nałożyć chyba za pomocą pędzelka. Nie wiem czemu, tak poczułam, jakby follow my instinct. W takim razie nakładam go i... Oh my god. Słuchajcie, on jest piękny. On jest serio piękny. I on ma dokładnie taką samą formułę. Jakby wiem, że nie powinnam to nakładać na tego ugryzienia, ale trudno, udaje, że go nie ma w takim razie. Słuchajcie, on wygląda przepięknie. To jest mokry efekt, który tak jakby można spokojnie kładać się za pomocą tego, takiego zwykłego pędzelka. I zobaczcie, jak on pięknie wygląda. Czekajcie, przerzucę się na tą drugą stronę bez tego ugryzienia. Wydaje mi się, że to może być bardziej taka, no, clear sytuacja. Ale przyjrzyjmy to jeszcze raz. Jestem zakochana. Jestem zakochana. I słuchajcie, to jest efekt, który można totalnie stopniować. Od takiego, no, bardzo lekkiego do, jak widać, takiego troszkę mocniejszego, który ja tutaj nawaliłam, no bo nie byłam w stanie się powstrzymać po prostu. Ale... coś wspaniałego. Naprawdę, słuchajcie, trochę mi odjęło mowę, bo tak jak mówię, no ja jeszcze się nie spotkałam z takimi produktami, które po prostu nakładane tak jakby w taki kremowy sposób stają się tak jakby pudrowe i mają
tak mokry glow cały czas. Słuchajcie, po prostu to konturowanie wygląda moim zdaniem przepięknie i naprawdę no, lamel sprawiło, że opadła mi kopara. Jak widzicie, w międzyczasie trochę się zmieniło. Słuchajcie, nie chciałam Was zanudzać makijażem dolnej powieki, bo i tak ten film będzie dość długi. Słuchajcie, z moich takich obserwacji wynikło to, że niebieski cień, tutaj ten taki najciemniejszy, ten taki kobaltowy, trochę robił prześwity mi na dole, bez tego jak, bez jakby tej farbki jako podstawy kolorystycznej, tak, że musiałam jej trochę dołożyć, żeby tak jakby mieć taki bardzo równomierny kolor na dolnej powiece. Reszta zachowała się dokładnie tak samo jak na powiece wyżej, czyli bardzo, bardzo dobrze. I tak, w międzyczasie zrobiłam sobie jeszcze makijaż moich brwi i chciałabym przetestować kolejny produkt, którym z kolei jest, uwaga, Lamel Liquid Brow Soap. I jest to Eyebrow Fixing Gel, czyli jakby sama nazwa wskazuje, że ma być to mydełko do brwi, które jest liquid, czyli które jest płynne. Słuchajcie, ten żel kosztował mnie 39,90 i jest bardzo przezroczysty i pachnie niczym. On ma taką spiralkę, bardzo bym powiedziała, podstawową, taką z króciutkimi, nie są to właśnie włoski, tylko jest to dosłownie spiralka. No ale najważniejsze jest to, co ten żel będzie robił z moimi brwiami. I jak w ogóle ta spiralka będzie wyczesywała moje włoski. Słuchajcie, ja chyba wolę taką klasyczną szczoteczkę. Mam wrażenie, że troszeczkę mam mniejszą może kontrolę teraz nad tym, jak wyglądają moje włoski. Aczkolwiek to nie, bez przesady. Jako dobrze się pracuje chyba z tą szczotką. Wyczesują się. Chociaż nie, już widzę, że się sklejają. Słuchajcie, wolę zwykłą szczoteczkę. Także to jest ustalone między nami. Najważniejsze jest to, co tu się będzie działo za jakiś czas. Zostawiam to w tym momencie. Pykuś! I przechodzimy do kolejnego produktu, którym jest tusz do rzęs i on jest jeszcze z tej kolekcji Hope. On, słuchajcie, nazywa się Volume and Supreme Black Mascara. Mascara. Co ma tutaj robić? Mascara Volume, mascara Hope Volume Mascara podkreśla rzęsy, dodając im dodatkowej objętości, zgrabnie je rozdzielając. Łatwo się aplikuje, więc wystarczy wykonać kilka pociągnięć, aby stworzyć wyrazisty makijaż oczu. Zaraz się okaże. Ten tusz kosztował mnie 42,99 i słuchajcie, w międzyczasie podkręciłam moje rzęsy zalotką. Dobra. Tutaj jeżeli chodzi o samą spiralkę, boże, szczoteczkę, to ona jest syntetyczna i ma takie dość krótkie włoski. No ale dobra, zobaczmy w takim razie, co ona tutaj stworzy na moich króciutkich, malutkich rzęskach. Zobaczmy, czy będzie to coś spektakularnego, czy mech tak zwany, czyli nic specjalnego. Dobra. Musicie mi troszkę dać czasu, żebym jeszcze nałożyła ten produkt, ale tak. Moje obserwacje są w tym momencie takie, że nie wiem, czy jakoś dobrze rozciela rzęsy. Chociaż czekajcie, coś tu się zaczyna dziać. No dobra, na razie wydarzyła się tu jakaś jedna wielka masakra. Mój Boże, moje rzęsy wyglądają naprawdę mega źle. I jakby takie grudy, aż się na nich po prostu tego tuszu zatrzymują. Mam tak sklejone rzęsy, że dawno czegoś takiego nie widziałam. Także mam nadzieję, że ja to szybko wyczeszę i może jakoś będzie to trochę lepiej wyglądało. Jeszcze zwalam trochę, próbuję zwalić tutaj winę na to, że może pokleiłam sobie wcześniej rzęsy trochę tymi linerami. Jakby one może nie są w najlepszym stanie, ale na razie, no słuchajcie, taka padaka, że nie wiem. Jeszcze będę spróbowała jakby tuszować resztę moich rzęs, no i zobaczymy, czy jakby ta tendencja się utrzyma, czy będzie to wyglądało troszkę lepiej. Błagam, żeby to wyglądało lepiej. Dobra, już na tym etapie wiem, że jest bardzo źle. Chcę, żebyście w ogóle zobaczyli, co tu się dzieje. I jakby ta szczoteczka tak strasznie skleja rzęsy. To jest dosłownie parę jakby przeciągnięć, a mam wrażenie, że ja mam 5 rzęs i po prostu efekt Twiggy zrobił mi się sam niezamierzony. Jezu. Poklejone są okropnie, wygląda to naprawdę tragicznie. Jezus, to gorsze, ten sam efekt jest na dolnych rzęsach. Oh my god, i w ogóle ona tak jakby takie grudy zostawia na samych tych rzęsach. Słuchajcie, coś strasznego. Jezu, ale nieudany produkt, tragedia. Dobra. To było, słuchajcie, na tyle. I tak, jeszcze chciałabym powiedzieć tylko to, jakby przed całym podsumowaniem, że
nadal olejek na moich ustach się utrzymał. Zaraz go oczywiście zupgrade'uję. No i jakby poczekam jeszcze aż brwi zaschną, dokleję rzęsy, no i przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie jak zwykle przeprowadzę chronologicznie, a mianowicie od olejku do ust, który słuchajcie, bardzo przypadł mi do gustu. Pięknie nawilża usta, wygląda bardzo ładnie, jest mega trwały, właśnie przez to taką gęstą swoją konsystencję. Utrzymał mi się przez cały ten test na ustach i słuchajcie, super, tak jakby nadał im miękkości i sprawił, że no czuję, żeby były, że są jakoś tak bardziej nawilżone. I teraz nawet nałożyłam go tutaj na konturówkę i na pomadkę i moim zdaniem wygląda rewelacyjnie, moje usta przepięknie się świecą, nie lepi się, także dla mnie naprawdę bardzo fajny produkt. I troszeczkę może minimalnie dosłownie daje takie fioletowe zabarwienie, ale to jest, no gdybym nie wiedziała, że jest fioletowy, to bym pewnie się nie domyśliła, że jest. Także to jest takie naprawdę minimalne, minimalne zabarwienie. I tak, dalej patrząc na te farbki, no to muszę wam powiedzieć, że ja jestem bardziej team ta niebieska farbka, pomimo że tak jakby kolorystycznie niebieski jest mi dość jakby dalekim kolorem, jeżeli chodzi o moje upodobanie. Natomiast wydaje mi się, że ona ma o wiele fajniejszy pigment i tak jakby in the end no jest moim zdaniem fajniejszą bazą pod makijaż. W żółtym troszeczkę zabrakło mi pigmentu, jednak troszkę bardziej tak jakby wtopił się w skórę i wydaje mi się, że do takich, no to jest farbka do ciała, tak, w sensie do twarzy. Wydaje mi się, że gdybym chciała zrobić coś takiego bardziej skomplikowanego na twarzy, jakieś nie wiem, wzory czy coś podobnego, no to ta byłaby mniej widoczna od niebieskiej, natomiast słuchajcie, obie się bardzo fajnie roztarły, można było je na pigment, jakby nabudowywać, także jakby pod tym kątem naprawdę mi przypadło do gustu. No i jeżeli lubicie troszkę tak, wiecie, artystycznie się pobawić, no to myślę, że możecie się na któryś z nich skusić. Bardziej zachęcam, żebyście się skusili na niebieską. I słuchajcie, przechodzimy w takim razie do paletki Hope. I muszę wam powiedzieć, że mi się z nią bardzo fajnie pracowało. Naprawdę, i tak jakby mając nawet jeszcze tą podstawę z tych farbek, tak naprawdę do momentu tutaj nakładania tego niebieskiego odcienia tego kobaltowego na dolną powiekę nie miałam się do czego przyczepić. Tutaj rzeczywiście był jakiś taki prześwit bez tej farbki, ale nakładane na farbkę, słuchajcie, bosko to wyglądało i bardzo w ogóle podobały mi się te błyski. I po tej stronie ewidentnie tak jakby tego błysku jest troszkę więcej, czyli wydaje mi się, że te odcienie są takie najbardziej iskrzące się i słuchajcie, tak lekki jest ten błysk, w ogóle widzę zero jakby obciążenia powieki, także dla osób, które mają takie bardziej wymagające powieki bądź trochę bardziej dojrzałe, ta paletka też się będzie nadawała, no bo naprawdę słuchajcie, pięknie wygląda ten makijaż. Kolorystyka też super, moim zdaniem jakby taka niecodzienna zupełnie, tak jak zobaczyłam tę paletkę, to tak wydawało mi się, że ona trochę jest taka, jest jakby z każdy ten cień z innej parafii, ale jakby łącząc to wszystko, naprawdę ma to sens i bardzo mi się z nią dobrze pracowało. Maty też są fajnie napigmentowane, pięknie się rozcierały. Moim zdaniem bardzo fajna paletka. I wydaje mi się, że jeden z takich naprawdę dużych highlightów tego całego testu, słuchajcie, ta paletka z eyelinerami aktywowanymi wodą. Ja jestem zakochana. Jestem zakochana w tym, jak prosto mi się z nimi działało, jak żywe są te kolory. Słuchajcie, to po prostu ja zrobiłam tę kreskę w 3 sekundy. Z jednej i z drugiej strony, naprawdę jakby nawet jeżeli coś wam pójdzie nie tak, w którąś stronę tak jakby odbijecie z tym linerem, bierzecie wodę i on się zmazuje po prostu. Także to po prostu to jest rewelacja i jakby nie spodziewam się aż tak dobrego pigmentu i tak prostej pracy z tymi produktami. Także słuchajcie, polecam wam całego serca tę paletkę, jest wspaniała naprawdę pod względem takiej prostoty jakby obcowania z nią. Mi się mega spodobała, uwielbiam. I słuchajcie, teraz przechodzimy w takim razie do kolejnego produktu, który no podbił moje serce. I mówię tutaj o produktach do konturowania, a mianowicie o dwóch różach i słuchajcie, w obu tych przypadkach bardzo mi się podoba, jak one wyglądają na skórze i zarówno ta taka bardziej różowa wersja, jak i ta bardziej koralowa, którą mam może po tej stronie, słuchajcie, wygląda bardzo ładnie i rewelacyjne jest to, że nawet patrząc w tym momencie na to, jak one są intensywne w opakowaniu, zobaczcie, daje się tak jakby, w sensie da się je nałożyć w tak też mało intensywny sposób, żeby one wyglądały jakby naturalnie, co ja moim zdaniem zrobiłam dzisiaj. Jeżeli lubicie troszkę mocniejszy róż, to tak samo będziecie w stanie to zrobić, ale ta konsystencja, która jakby z kremowej zamienia się w pudrową, to jest życie. Naprawdę i tak jak jakby nie byłam do tego przekonana, to jest pierwszy produkt, który mam tego typu i słuchajcie, bardzo mi się naprawdę podobała praca z tymi produktami. Wyglądają po prostu pięknie i to jest coś dla osób, które też nie lubią takiego nadmiernego rozświetlenia na twarzy. To jest taki satynowy mat i jest po prostu piękny, ale róże to swoją drogą, ale słuchajcie, ten nasz świetlacz, ja jestem dead. Jestem dead and gone. To jak on wygląda na policzkach, to jaki on daje blask, jakby to jak on się łatwo aplikuje, rozciera, to jest po prostu
Life Goal. Naprawdę to jest Life Goal, jestem zakochana i nawet chyba on mi się bardziej podoba niż te róże, jeżeli już mam coś wybrać takiego jakby, jeżeli chcielibyście się właśnie na jedną rzecz z tych wszystkich zdecydować, to jednak jest to ten rozświetlacz, bo naprawdę to jest coś niesamowitego, jak on boskowo na skórze. Coś pięknego. I swoją drogą, słuchajcie, też muszę jakby powiedzieć, że ta cała szata graficzna zasługuje też na propsy, bo no po prostu robi coś takiego wspaniałego z tych produktów. Dobrze mi się ich używa od razu, nie wiem, coś w tym musi być. I teraz, uwaga. No dobra. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie te brwi są utrwalone. Także propsuję to Liquid Brow Soap, czyli płynne mydło do brwi, bo naprawdę pięknie moje brwi utrwaliło. Natomiast zmieniłabym szczoteczkę, która, no, ja bym tutaj po prostu dała takie większe włoski, a nie taką spiralkę, bo trochę mam wrażenie, że jest mniejsza kontrola nad tym produktem, natomiast jeżeli chodzi o level utrwalenia, bombastico! Kurde, długo we Włoszech byłam już, zaciągam po włosku. I słuchajcie, niestety, moim zdaniem weak point, i to taki big weak point z tego testu, a mianowicie ten tusz z kolekcji Hope, słuchajcie, padaka, taka. Jestem serio w szoku do teraz po prostu, jak to wszystko może być w tej samej kolekcji, bo tam wszystko poszło nie tak. On jakby tak skleił mi rzęsy, oblepił je tak ciężko, nawalił gród. Ja już, słuchajcie, widzę tutaj, że on zaczyna mi się sypać. Jakby już którąś taką grudkę tutaj zdejmuję, one cały czas przybywają, także moim zdaniem to ja będę miała po jakimś czasie tutaj padakę pod tymi oczami. Posklejał je niemiłosiernie, zrobił wszystko to, co nie powinno się zadziać z moimi rzęsami. Okropnie je przytłoczył. Ja, słuchajcie, wywalam go do śmieci, bo jakby nie ma co jakby tylko zapychać nim szafek, bo naprawdę słabo to wyszło. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zaczynamy test trwałości, który nie będzie trwał długo. Myślę, że będzie trwał z 3 godzinki, bo ja ostatnio to, co się dzieje, jeżeli chodzi o mój grafik jakby na co dzień, to jest jakaś masakra. Mam tyle na głowie, że nie jestem w stanie po prostu nagrywać tych filmów rano, tak jak zwykle. Jest godzina 20:55, ja pewnie około 12 do Was wrócę i powiem, jak to wszystko się utrzymało. Zrobimy jakieś takie krótkie podsumowanie. W ogóle mam do Was prośbę i pytanie. Czy Wy w ogóle chcecie u mnie widzieć takie podsumowania, jak przed chwilą przeprowadziłam? Bo jakby zawsze to dodaję do tak mniej więcej 10 minut do mojego filmu i zastanawiam się w ogóle, czy Wy to chętnie oglądacie, czy to skipujecie, czy może niektórzy nie oglądają tych takich moich trochę rozlazłych testów, no mówmy się, a oglądał samo podsumowanie, dajcie mi znać, bo jestem mega ciekawa Waszego feedbacku, także będę bardzo, bardzo wdzięczna. Także słuchajcie, widzimy się już niedługo. Jest godzina 6:00 i nadszedł czas na podsumowanie. Słuchajcie, w tym momencie pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to to, że tak jak myślałam, tusz mi się pokruszył i widzę w niektórych miejscach właśnie, o, tutaj gdzieś mi się przylepił kawałek tuszu, tutaj są też okruchy, także no, tylko i wyłącznie utwierdzam się w przekonaniu, że to jest bardzo słaby produkt. Jeżeli chodzi o olejek, słuchajcie, nadal jest na ustach, pomimo tego, że jadłam, piłam, także pod tym kątem jest naprawdę super trwały. Według mnie też bardzo dobrze utrzymały się moje cienie. Słuchajcie, są bez zmiany, jakby są mega intensywne, nigdzie się nie pozbierały, jakby nic się z nimi nie wydarzyło. Tak samo liner jest w tym samym miejscu, mega intensywny, także za to po prostu ogromne propsy. Co do cieniowania, znaczy nie cieniowania, tylko co do konturowania mojej twarzy, róże i rozświetlacze są też rewelacyjne w tym samym miejscu. Co do moich brwi, czuję, że trochę tak jakby to utrwalenie zeszło. One nie są już takie sztywne, jak były na początku, jakby trzymają kształt, ale chyba ten żel nie jest aż tak mega silny. Natomiast trzyma kształt, także jakby nie jestem na to zła, wygląda to cały czas dobrze. Wiem, że to było tylko 3 godzinki, ale już co nieco mi gdzieś tam pokazały jakby to, jak te produkty się zachowały pod względem czasu. Wydaje mi się, że to był bardzo udany test, tak ogólnie. Także słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik przyszedł Wam do gustu. Jeżeli tak, to zostawcie proszę kciuka do góry, aby dla Ciebie mi słowa, będzie mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!